W studiu Radia Z Gold, bramkarz drużyny Masters Giżycko, Wojciech Iwaszkiewicz. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, witam również. Dobra informacja dla fanów hokeja w Giżycku, bowiem znów w akcji będzie można zobaczyć naszych zawodników. Na razie jeszcze towarzysko, o lidze jeszcze za chwilę porozmawiamy. Na początek turniej towarzyski już w najbliższy weekend, a rywale dobrze znani i kibicom, i przede wszystkim zawodnikom z Giżycka. No tak, dwie mocne ekipy, jedna z Warszawy, Legion Warszawa, zaprzyjaźniona, zresztą jeden z zawodników z nami trenuje, a druga Białystok, nasi tutaj najbliżsi przyjaciele, można powiedzieć, ale jednocześnie i rywale. W sobotę o 12.45 gramy z Legionem, a w niedzielę o 11.45 z Białymstokiem, a przed nami jeszcze o 9.00 Białystok zagra z Legionem. To jak forma i przede wszystkim jak sprawy kadrowe wyglądają, bo jakiś czas nie zaglądaliśmy do naszego klubu, jak to się prezentuje teraz właśnie przed tymi turniejami, najpierw w tym towarzyskim, a później tym już ligowym? Myślę, że kadrowo to coraz lepiej wygląda. W sobotę prawdopodobnie zagra z nami Vlado Buril, który no, tutaj jest takim dobrym duchem naszego hokeja giżyckiego. Miał z nami zagrać w lidze, ale o lidze później będziemy mówić. No niestety ten okres karencji od jego zakończenia zawodowej kariery jest zbyt krótki. I w tym roku jeszcze Vlado z nami nie będzie grał, ale miejmy nadzieję, że w przyszłym roku, jeżeli liga dalej będzie istniała, to będzie grał. Ludzi do uprawiania hokeja jest coraz więcej. Zgłaszają się do nas przede wszystkim ludzie z Giżycka, ale też i spoza. Ostatnio mieliśmy z Olsztyna, z Pisza, nawet no, przyjeżdżają z Mrągowa, Gęczyna. Także jest to oddziaływanie naszego lodowiska jest dosyć duże. Jest coraz więcej młodych zawodników i właśnie w sobotę i w niedzielę nasi młodzi juniorzy po 5 minut ostatnie z każdej tercji będą grali. Nie w sobotę, a w niedzielę będą tylko z Białymstokiem grali właśnie nasi młodzi zawodnicy przeciwko młodym zawodnikom z Białegostoku. No właśnie, pan tutaj wspomniał o tym, że zgłaszają się zawodnicy również z innych miast. To jest taka nowość teraz, czy tak właściwie było też wcześniej, że już o giżyckim hokeju można usłyszeć nie tylko tutaj, ale też w okolicach na przykład Olsztyna czy Mrągowa? Znaczy no zaczęło się od tego, że oczywiście miejscowi tutaj ludzie jak Sławek Tryszczyński, czy Darek Pstrak, nauczyciel WF-u, czy Marek Radzewicz, no jakby tę kulę śniegową uruchomili. Później dołączali się następni. Najpierw byli chyba chłopaki z Olsztyna, później dołączyło Olecko, Mrągowo, Kętrzyn. No jest teraz coraz więcej. Na treningu bywa ponad 30 osób. Ostatnio chyba było 33 osoby, także to już jest naprawdę dużo. Ta kadra i tylu zawodników to powody do radości. Tym bardziej, że przed nami, a przede wszystkim przed wami, mecze ligowe. O lidze już na naszej antenie wspominaliśmy, ale teraz już możemy oficjalnie powiedzieć, jak to będzie wyglądało, jaki będzie ta liga miała kształt. No liga prawdopodobnie wystartuje 15 grudnia właśnie w Giżycku. Będziemy grali z Siedlcami i z Mińskiem Mazowieckim. Pierwotnie miało być 7 zespołów w tej lidze, natomiast ostatecznie prawdopodobnie wystartują 4, mówię prawdopodobnie, ponieważ no jeszcze do końca nie mamy wszystkiego zapiętego. Tu koordynatorem wszystkiego są hokeiści z ADH Białystok. Oni to wszystko organizują i na razie muszę powiedzieć, że przebiega to wzorcowo. Naprawdę zmysł organizacyjny Białegostoku jest godny do naśladowania. Na dzisiaj taki scenariusz. 15 grudnia turniej w Giżycku, Masters, Siedlce, Mińsk Mazowiecki i Białystok, z tym, że my z Białymstokiem nie będziemy grali, rozegramy sobie dodatkowy mecz w Białymstoku, bądź w Giżycku w innym terminie. Następnie wyjazd do Siedlec w styczniu na podobny turniej i końcowy turniej w Białymstoku, a później play-offy bądź jakieś inne rozwiązanie, musimy to w regulaminie dopracować. Sędziowie mają być klasy międzynarodowej, także myślę, że wyniki nie będą wypaczone. No, od czegoś trzeba zacząć. No, postanowiliśmy zacząć od takich zmagań ligowych, amatorskich tutaj w północno-wschodniej Polsce, ograniczając maksymalnie koszty. Zobaczymy. Jeżeli to się sprawdzi, na razie przetrenujemy na takim małym organizmie cztery ekipy w tej lidze. Oczywiście zapraszamy też innych, liczymy na to, że ktoś się dołączy. Jeżeli to się sprawdzi, to w przyszłym roku na pewno ta liga już będzie bardziej profesjonalnie zorganizowana. No właśnie, czy z Warmii i Mazur są jeszcze jakieś zespoły, które ewentualnie mogłyby w takiej lidze wystąpić, bądź też, no nie wiem, zgłaszały może taką chęć, a później się wycofały? Był Elbląg. Były rozmowy z Elblągiem, z tym, że to Białystok prowadził te rozmowy jako ten koordynator. Myśmy w tym nie uczestniczyli. Chyba ze względu na odległość Elbląg-Siedlce Elblążanie zrezygnowali, ale to powiedzmy nie jest ich ostatnie słowo. Mam nadzieję, że w przyszłym roku może uda się jakoś inaczej to podzielić na północ, południe i zaprosi jeszcze raz Elbląg do tego. No więcej w zasadzie wyboru to nie mamy, bo kryte lodowiska pełnowymiarowe mamy tylko w Giżycku i w Elblągu w naszym województwie, a w Podlaskim to tylko Siedlce też nie mają tak do końca krytego, znaczy mają zadaszone, ale nie mają ścian.
No i Białystok, także wybór tak naprawdę nie jest duży. Mińsk Mazowiecki korzysta z siedleckiego lodowiska. No jeszcze w Warszawie na Torwarze tam są ekipy, które grają, ale to już mazowieckie województwo i to trochę wyższy poziom. Myślę, że to jeszcze dla nas za wcześnie. Jakie nastawienia na tą ligę, oczekiwania? Są już jakieś takie, no właśnie oczekiwania głównie. Stawiacie sobie jakiś cel w tych rozgrywkach, oprócz oczywiście samej gry? No cel jest taki, żeby przeżyć przede wszystkim. Aż tak ciężko może być? Znaczy, nie no, żartowałem oczywiście. Wiadomo, jak jest liga, to ten cel sportowy jakby to jest ważny. Natomiast no, w pierwszym sezonie raczej chcemy no, dla próby, tak? Dla takiej zabawy, dla jakiejś rywalizacji. No wiadomo, że jeżeli się gra sparing, to ten wynik nie jest aż taki istotny. Natomiast jak już jest liga, kiedy są punkty, kiedy liczą się bramki, liczą się kary, no to wtedy jak się gra już o coś, tak, to jest trochę inna adrenalina i ludzie też inaczej to postrzegają. No właśnie dlatego zapraszamy wszystkich kibiców na nasze lodowisko 15 grudnia. Jeszcze na pewno na antenie Radia Z Gold podamy dokładne godziny na nasze mecze, no bo wsparcie na pewno będzie potrzebne. No zawodnicy, znaczy publiczność jest dodatkowym zawodnikiem, to jest zawsze atut. Dobrze by było wystartować, jesteśmy najmniej chyba doświadczoną ekipą z tych czterech. No szkoda właśnie, że Vlado nie będzie z nami grał, bo w nim by było całe oparcie naszej obrony, ale to nic, poradzimy sobie pewnie i na razie bez Bruyla. Zapraszamy bardzo serdecznie. Jeszcze wrócę do samej formuły ligi, bo tutaj będą te turnieje w poszczególnych miastach, tak? Tak to będzie wyglądało. Zaczynamy w Giżycku? Zaczynamy w Giżycku, później Siedlce i na końcu Białystok. Zapraszamy póki co na mecze towarzyskie, na nasze lodowisko już w najbliższy weekend. Przypomnę, że w sobotę o 12:45 nasi hokeiści zmierzą się z hokeistami z Warszawy, a w niedzielę dwa kolejne mecze, na początek Warszawa-Białystok, a o 11:45 nasi zawodnicy zagrają z ADH Białystok. Gorąco zapraszamy najpierw na ten turniej, a 15 grudnia już na całą ligę. I w tym meczu z Białymstokiem zaprezentują się nasi juniorzy, właśnie dlatego może warto przyjść zobaczyć, no jak nasi juniorzy po kilku miesiącach treningu sobie radzą na lodzie. No myślę, że to jest ważne, tak? Najważniejsza jest ta sprawa, żeby my już jako te dinozaury schodzące z tej sceny, żebyśmy zostawili no, jakieś pole właśnie dla tych młodych, którzy ten hokej pociągną w Giżycku. Największą bolączką oczywiście są sprawy finansowe, bo taki strój nawet używany dla młodego hokeisty to jest wydatek rzędu 1500 zł. Przychodzą często rodzice, pytają się, no, jakie warunki trzeba spełnić, żeby u nas trenować. No, mówimy przede wszystkim mieć te podstawowe środki ochrony, kij, kask, nagolennik, jakieś ochraniacze, takie no, podstawowe spodnie, no i łyżwy. No widać po reakcji, że jest to jednak spory wydatek. No liczymy na to, że albo sponsorzy jacyś się odezwą i zainwestują w młodych przede wszystkim zawodników, albo samorząd no, większy ciężar weźmie na siebie, bo mamy profesjonalną taflę do hokeja, mamy naprawdę tu dobrą kadrę, mamy no, w zasięgu ręki olimpijczyka, prawdziwego z krwi i kości hokeistę, mówię o Burilu. No szkoda by było taki potencjał zmarnować. No w tej chwili mamy tam około dwóch piątek, powiedzmy 9 czy 8 młodych zawodników, którzy garną się do tego hokeja i mają już praktycznie kompletny sprzęt, ale szkoda by było stracić każdego, który z tak błahych, można powiedzieć, powodów zaprzestałby, czy w ogóle nie rozpocząłby trenowania, mając takie warunki. No proszę mi pokazać dyscyplinę na Warmii i Mazurach, czy w Giżycku z takim potencjałem, gdzie jest profesjonalna tafla, znaczy obiekt i szeroka kadra, ponad 30 dorosłych ludzi, którzy trenują i do tego jeszcze olimpijczyk w zasięgu ręki. Także wydaje mi się, że to jest największą naszą bolączką, że ten aspekt finansowy, ekonomiczny, no może tutaj trochę nam utrudniać rozwój hokeja w Giżycku, ale nie poddajemy się, myślę, że i samorząd, i może jakieś ludzie z biznesu się do tego włączą. Ostatnio słyszałem, że Rotary Klub Giżycki ma fundować stroje naszym młodym hokeistom, to jest bardzo cenna pomoc, dziękuję bardzo Rotarianom. No i myślę, że liczymy na więcej, zobaczymy. No będziemy starać się pokazywać tutaj i w Giżycku, i w ogóle w całym województwie, i poza nim, żeby pokazać, że warto inwestować w hokej. Gościem Radia Z Gold był bramkarz drużyny Masters Giżycko, Wojciech Iwaszkiewicz. Dziękuję. Dziękuję również.